Witajcie kochani, dziś przeczytam Wam bajkę Marty Jakubiec Szczęście. Historia Jasia, głównego bohatera tej opowieści, wydarzyła się dawno temu. Pewnego dnia chłopiec wracał ze szkoły. Niestety, po raz kolejny otrzymał zły stopień. Nie wiedział, jak o tym powiedzieć mamie, która była bardzo zapracowana. Złe stopnie Jasia pojawiły się w chwili, gdy chłopiec został starszym bratem i musiał opiekować się młodszym rodzeństwem. Dziś, idąc do domu, myślał tylko o tym, że byłby najszczęśliwszym chłopcem na świecie, gdyby mógł powiedzieć mamie, że dostał dobrą ocenę. Niestety, szczęście bawiło się z nim w ciuciubabkę. Najpierw, jak cień szło za chłopcem, a kiedy ten się odwracał, wstrzymywało oddech i szybko go wymijało. Jaś był na tyle bystrym dzieckiem, iż w pewnym momencie dostrzegł maleńkiego, okrągłego człowieczka. Na jego widok chłopiec wybuchnął śmiechem. Dawno już nie wierzył w krasnoludki i pełen wesołości zapytał: kim jesteś, ludziku? Mam na imię Szczęście, odpowiedział malutki człowieczek. A to ci dopiero. Chodź ze mną do domu, przedstawię cię mojemu rodzeństwu. Na pewno bardzo się ucieszą. Szczęście nie dało się prosić. Powędrowało do domu Jasia, wnosząc ciepło, miłość i zadowolenie. Jeszcze tego samego dnia chłopiec pochwalił się szczęściem przed kolegami. Pewnego dnia ojciec kolegi Jasia, pan nienasycony, zwrócił się do chłopca. Nie miałbyś ochoty przyjść do nas dziś na herbatę? Czemu nie? Ucieszył się Jaś. Przyprowadź ze sobą tego śmiesznego ludzika, zaproponował pan nienasycony. Jaś nie bardzo miał na to ochotę, jednak wziął ze sobą szczęście do kolegi. Gdy dzieci bawiły się w najlepsze, ojciec zabiegał o względy ludzika, przynosząc do stołu różne smakołyki, ciasteczka, kanapeczki i cukierki. Kiedy zrobiło się dosyć późno, gospodarz zaproponował: Jasiu, tak nam dobrze przy tym człowieczku. Pozwól, niech i my się nim nacieszymy. Jaś nie umiał odmówić. Żal mu było rozstawać się z przyjacielem, ale właściwie dlaczego i inni nie mogą mieć tej przyjemności dzielenia się tym, co dobre. Szczęście pozostało w wielkim domu państwa nienasyconych. Od tej pory pan gospodarz błyszczał jeszcze bardziej. Jego interesy układały się pomyślnie, życie w domu kwitło niczym kwiaty na łące. Pan nienasycony nie miał jednak czasu, by doglądać ludzika. Właściwie to ludzik zaczął mu przeszkadzać. Plątał się pod nogami, domagał się ciągłego zapewniania, że jest potrzebny, szanowany i kochany. Potrzebował też ciszy, żeby wsłuchiwać się we własne serce. Pan nienasycony szybko znudził się ludzikiem, dlatego zamknął go w komórce, gdzie trzymano materiały do sprzątania. Pewnego razu w pokojówce złamała się szczotka do omiatania kurzu. Udała się więc do komórki i nie mogła uwierzyć w zmieniony obraz ludzika. W mocno wychudzonym ciele błyszczały jedynie oczy, które błagały o pomoc. Wypuść mnie, prosiło szczęście. Ten dom nie zasłużył na moją obecność. Posłużono się mną do powiększania majątku, nie szanowano mnie i kpiono ze mnie. Tobie też radzę odejść, póki cię nie wyrzucą. Pokojówka otworzyła maleńkie okienko wysoko pod sufitem. Szczęście przybrało postać gołębia i wyfrunęło pod niebo. Od tamtej pory nie daje się tak łatwo schwytać, co nie znaczy, że przestało ufać ludziom. Warto więc być zawsze przygotowanym na jego przyjście, a kiedy przyjdzie, dbać o nie jak o najcenniejszy skarb.